Dokładnie 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, witam Państwa po weekendowej przerwie. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Zapraszam na kolejne 1744 już wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze o tej porze, od poniedziałku do czwartku, tuż po 11 wieczorem zaczynamy na 2 godziny. Zapraszam także i tego wieczora. Na Facebooku Państwo znajdziecie pod pierwszym postem od góry, tam gdzie zwykle od blisko 11 lat, forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Komentarze, myśli, wątki, pytania tam mile widziane. Państwo współtworzycie ten program w ten sposób. A na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas odbierać tradycyjną drogą w całym kraju, przez radio, na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, o odmiennych stanach świadomości rozmawiać będziemy. W studiu Państwa i mój gość, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych tytułów książkowych, twórca multimedialny i animator kultury, a także twórca Tekili TV, czyli kanału YouTube'owego poświęconego zagrożeniom duchowym. Robert Tekili, witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Bóg zapłać. Zapraszam Państwa do tego, żeby dzielić się swoimi komentarzami, bo tych zagrożeń duchowych jest niemało, o czym ostrzega także Kościół, ale wiedza na ten temat jest często bądź nikła, bądź to wykoślawiona. Ja zacznę, Robercie, pozwolisz, od tego, co Kościół mówi na ten temat, bo podzielę się pewną historią, ale to za moment. Otóż zajrzałem do katechizmu Kościoła katolickiego i tam w punkcie 2117 Kościół pisze tak. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim, nawet w celu zapewnienia mu zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. Otóż pamiętam jedno ze spotkań, które swego czasu organizowałeś, propagujących właśnie wiedzę o zagrożeniach duchowych, i tam na tym spotkaniu pewien człowiek opowiadał, jak to, no przynajmniej tak się uważał za taką osobą, opowiadał o tym, jak uzdrawia innych ludzi przez jakieś bioenergię, nakładanie rąk, no, jakąś swoją wiedzę tajemną, którą potrafił rozpoznać różne choroby u innych. Po czym na twoje pytanie, jakie jest jego wykształcenie, przyznał się, że nie pamiętam dokładnie, co to było, ale coś z lotnictwem. Nie wiem, czy był inżynierem, czy technikiem lotnictwa, i wiedzy medycznej ani duchowej jakieś nie posiadał. Tak szybko wyszło w trakcie rozmowy. Ale dlaczego o tym mówię? No bo istnieje takie przysłowie, a może właściwie to bardziej takie życzenia przy okazjach przeróżnych świąt, imienin, urodzin i tak dalej. No i zdrówka ci życzę, bo zdrówko to najważniejsze. I tutaj Kościół na to zwraca uwagę w katechizmie, że wszelkie przejawy, praktyki, nawet w celu zapewnienia zdrowia, są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Twoje publikacje, twoje audycje telewizyjne i radiowe, a było ich wiele, bardzo często dotykały takich zagadnień, które pozornie uzdrawiały. Podkreślam to słowo pozornie, bo niektóre osoby rzeczywiście mogły mieć skutki, jak pokazywałeś, krótkotrwałego często uzdrowienia, ale niestety bardzo mocno chorowały na duszy, prędzej czy później. Jakby tutaj to ująć, to zagadnienie? Jak to zrozumieć? Bo wiele osób może sobie powiedzieć, no dobrze, no chodzimy do kościoła, wszystko jest w porządku, no ale wiadomo, że jakaś tam bioenergoterapia czy homeopatia, no to przecież tam nic takiego specjalnego nie robi. No przecież to sprzedają w aptece, reklamują się w gazetach, w telewizji czasami jakieś. No więc to znaczy, że wszystko jest okej. No to jest pytanie, do jakiego słuchacza ma być skierowana ta moja odpowiedź, dlatego że zacytowałeś tekst, w którym wprost Kościół odnosi się do istnienia świata duchowego, świata nadprzyrodzonego, i wprost jest mowa o tym, że siły tam
stamtąd czy tam działające mogą chcieć człowiekowi zaszkodzić. I teraz no, tłumaczenie na tym, do tego kręgu mówienie odbiorców, którzy się z tym zgadzają, jest proste. No po prostu wróżbiarstwo, magia, czary, szeptuchy, bo tam też było odniesienie się do uzdrawiania czy różnych pozytywnych w cudzysłowie oddziaływań tradycyjnych, tak? W których można przyzywać demony, bądź myśleć, że się ich nie przyzywa. Tak więc to jest pierwszy poziom. Natomiast w swoich kilkunastu książkach, w większości z nich mówiłem o tej rzeczywistości zagrożeń duchowych oraz ideologii sekt, grup psychomanipulacyjnych i różnych podobnych sposobów światopoglądowego obejmowania niby skutecznego działania tych kilkudziesięciu form oddziaływania duchowego. W tych wszystkich książkach używałem tylko i wyłącznie argumentów racjonalnych, tak? No bo jeśli mówisz o bioenergoterapii, tak? No to mamy do czynienia z rzeczywistością, o której nauka mówi, że subiektywnie odczuwane skutki nie mają przyczyny. Po prostu w świecie materialnym nie ma tego, co ma oddziaływać na człowieka. Więc zawsze jest pytanie o źródło mocy. Tak? Jeśli zachodzą jakieś zmiany w świecie materialnym, tak? W biologii ciała, czy jeszcze na innych poziomach, no to musi być przyłożona jakaś siła. Musi być wykonana jakaś praca. Coś się musi w układzie współrzędnych zmienić. No a nauka mówi, tutaj nie ma nic. W Stanach Zjednoczonych jest taka fundacja, którą założył James Randi, prestidigitator, który wykazywał oszustwa wszystkich tych ludzi, którzy takimi ogłaszali się, że mają te nadzwyczajne zdolności, tam jakiś Uri Geller, który wyginał łyżeczki siłą woli, bioenergoterapeuci, radiesteci i tak dalej. I żeby jakby postawić kropkę nad i, on założył fundację, która oferuje $1 000 000. Dzisiaj to jest, bo to było z 70-tych lat. Dzisiaj tych milionów jest już dużo więcej, bo odsetki do tego miliona doszły. I te pieniądze są dla każdego, kto udowodni w warunkach mierzalnych swoje zdolności. No i okazało się, że żaden radiesteta nie jest w stanie udowodnić, że ma wiedzę jakąś, która jest nadzwyczajna. Nie wiem, przez kilkanaście lat jedna z ogólnopolskich telewizji w nocy zatruwała świadomość, umysły ludzi wróżbita Maciej, który tam występował. No, nadal jest dosyć popularny. Który opowiadał bzdury. Ja do niego kiedyś zadzwoniłem i zapytałem się o swojego brata, jakie ma losy, a potem mu powiedziałem, że ja nie mam brata, tak? No i co? No tak, oszustwo powiemy. No tak, oszustwo. No to jest facet, który oszukuje i jest dość sprawnym, używa dość sprawnie psychomanipulacji. No ale to wszystko jest humbug. Kiedyś TVN zrobił taki eksperyment na działkę, tam 2000 metrów kwadratowych, która była położona na takim płaskim terenie, gdzie trawa po prostu była. Wpuścił 3 czy 4 radiestetów i oni chodzili z tymi swoimi różdżkami i każdy pokazał, że trzeba kupać studię w innym miejscu. No tak, i oni wszyscy mieli rację, dlatego że ta działka była na terenie zalewowym i tam wszędzie po prostu, jak się wykopie,
I jest woda, tak? W Polsce właściwie wszędzie jest woda, poza... Ja jestem absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i po prostu znajomość geologii mówi mi, że właściwie wszędzie tam, oprócz miejsc, gdzie jest flisz i gdzie jest łupek i margiel, tak? Czyli na Wyżynie Lubelskiej jest kłopot, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie kopać, tak? A w Polsce gdziekolwiek się wykopie, tak, tam naprawdę jest woda. Ale stajemy przed takimi sytuacjami, że przychodzi facet, odłamuje kawałek, bierze witki jakieś brzozowe do ręki, tak? Chodzi po jakimś terenie, bo w tym TVN-ie wykazano im oszustwo, tak? Ale ten facet chodzi i w pewnym miejscu te witki mu się zaczynają wyginać. Oczywiście są to, tak jak w spirytyzmie, mikro ruchy mięśni, tak? Tak? Ale skąd one się biorą? Bo ten facet mówi, tu 9,5 metra jest woda. I ci ludzie kopią i po 9,5 metrach jest woda. Skąd on ma tę informację? W porządku przyrody, w porządku materialnym, to jest niemożliwe. Tak? A istnieje. Dlatego Kościół wypowiada się na ten temat, dlatego że mamy do czynienia z duchowością. Mamy całą sferę oszustw, nie wiem, biorezonans, bierzesz jakieś tam dwie elektrody do ręki i cały organizm masz przebadany. W jednym z programów telewizyjnych zrobiliśmy eksperyment i posłaliśmy kobietę bez nerki, która miała po prostu chirurgicznie usuniętą nerkę, tak? No i ta nerka na tych wydrukach komputerowych była w świetnym stanie, tak? Troszkę wątroba, powiedział ten człowiek, ma pani troszkę z wątrobą kłopoty, nereczki są w porządku, tak? Moja żona poszła do trzech takich gabinetów w odstępie 2 godzin, no tak jak jeździliśmy po Warszawie, i w każdym z nich była na co innego uczulona. I mamy te wydruki, to po prostu jest, więc to jest jedna sfera, w którym jest oszustwo, tak? Ale okazuje się, że jest druga sfera, gdzie mamy realne oddziaływanie, które nie ma przyczyny materialnej. I teraz ktoś może w to wierzyć, może w to nie wierzyć, natomiast ja jestem w stanie przytoczyć setki przykładów i świadectw, które pokazują, że takie rzeczy istnieją. No tak, ale ci oszuści, na których zwracasz uwagę, no z czegoś korzystają. Powiem ci coś, co widziałem na własne oczy. To było, ja wiem, jakieś 40 lat temu, na przełomie lat 70. i 80. Ale chodzi o to, że są i oszuści, i ludzie zdemonizowani. Na tym to polega. Okej. Okay. No to co na to powiesz? Bo ja byłem zaskoczony. Otóż gdzieś tam opowiadali o tych różdżkach, wiesz, coś słyszałem, nie wiedziałem, co to jest. No i ktoś przyniósł jakieś różdżki. Słuchaj, osoba, która nie miała żadnego związku z żadnym różdżkarstwem, po prostu wzięła to do ręki i te różdżki zaczęły się kręcić. Na moim kanale Tekieli TV na YouTubie, o czym powiedziałeś, jest takie świadectwo Leszka Korzenieckiego, który opisuje, ja wybrałem, bo ta jego historia jest bardzo szeroka i tam z niej można mnóstwo rzeczy się dowiedzieć. Ale ja wybrałem taki fragment, w którym on opisuje sytuację następującą. No on gdzieś tam z biednej rodziny, jakaś przemoc w domu, słuchanie jakiejś muzyki satanistycznej i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie to wszystko z kolegami, chyba narkotyki, jakieś takie rzeczy. Ciemne życie. Ciemne życie. I w pewnym momencie on zaczął mieć poczucie obecności, jakaś firanka się przesuwała, mimo że wszystkie okna i drzwi były zamknięte, jakieś takie, nie wiem, pościel się zsuwała albo się wsuwała na niego, coś go dotykało i tak dalej, tak? I on to kompletnie, po pierwsze, nie kojarzył, nie rozumiał, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy z jego zaangażowaniami w duchowość, tak? W toksyczną duchowość satanistyczną, a tym, co się dzieje, tak? No i on był przekonany, że zwariował, tak? I kiedyś, to była taka trójka kumpli, i kiedyś wszedł do niego jeden z tych kumpli, Pietruch, zapamiętałem to, i wijąc się, czerwieniąc, i ten zaczął mu opowiadać, że z nim się dzieją takie rzeczy, tak? I okazało się, że identyczne. No i okazało się, że z trzecim gościem działy się identyczne. I Leszek mówi, że no, doszli do wniosku, że w końcu, że nie są psychicznie chorzy, tak? Że coś się dzieje, czego kompletnie nie rozumieją. I co się stało? On gdzieś usłyszał w radiu, w telewizji, zobaczył, że
tarot jest idealnym rozwiązaniem takich sytuacji. Że jak ktoś ma tego typu opresję, dzieją się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, no to tarot to jest remedium, tak? I w chwili, w której on wziął te karty do ręki, u trzech osób te objawy zniknęły. I to jest odpowiedź na twoje pytanie. Zły duch wywierał presję na tę trójkę po to, żeby osoba, Leszek miał takie predyspozycje, żeby wzięła te karty i rozszerzała tego wirusa, tak, demonicznego na inne osoby. Jego kariera tarocisty skończyła się w taki sposób, że postawił jakieś tam, właściwie ona go zmusiła, jakaś dziewczyna, do stawiania kart tarota, że tam chłopak, nie, to i tak dalej, i tak dalej. I mówi, że te karty zaczęły do niego mówić, one w taki sposób dziwny pływają i to wtedy w oczach tego tarocisty, tak? I nagle w pewnym momencie poczuł, znaczy usłyszał ciszę, tak? Ale taką ciszę, jak się słyszy po prostu, że w komorze deprywacyjnej. Że po prostu bum jest, tak? Patrzy na tą dziewczynę, a ona po prostu jest blada, przerażona i tak dalej. I ma wzrok utkwiony w tych kartach. Patrzy, a tam z karty, z tekturki, na której jakieś kolory są, płynie krew. Ona to widzi, on to widzi. I na tym się skończyły jego zabawy tarotem. Więc z jednej strony mamy tę sferę oszustwa, tak, gdzie można pójść do wróżki, która po prostu używa języka, który jest tak skonstruowany, że tak naprawdę nic nie znaczy i mówi tak wieloznacznie, a jednocześnie jest inteligentna, że potrafi czytać mowę ciała, potrafi zadać jakieś pytanie takie, które nie jest pytaniem, ktoś się zdradza i ona potrafi jakąś tam opowieść. No, i jak ktoś rozumie mowę ciała, to może taką krótką, rok, parę miesięcy, historię psychosomatyczną człowieka po prostu poznać. Tak? I to są oszustwa. Ale są ludzie, którzy mówią rzeczy, których nikt nie wie, poza jedną osobą. Tak? Jest takie coś, ustawienia systemowe Berta Hellingera. I to jest traktowane jako psychologia, w Polsce jest to traktowane poważnie. W Niemczech to się odbywa na tam jakichś halach cyrkowych czy w domach kultury. Nie jest traktowane jako terapia, nie jest traktowane przez środowisko naukowe poważnie. W Polsce było wielkie wow. No wiadomo, wszystko to z zachodu przychodzi, to ludzie niepewni swojej tożsamości. Teraz jest pół na pół, jednak część uważa to za po prostu szarlatanerkę. Alleluja. Gratuluję każdej z tych osób. Ja tym zajmowałem się lat temu, 7 czy 10, wtedy wszyscy byli zachwyceni. Tak? No oczywiście odrobinę przesadzam, ale tylko odrobinę. I w trakcie tych seansów, już nie będę wnikał, jak to się robi, opisuje to takie ustawienie, opisuje reporterka Gazety Wyborczej, mówi, i nagle czuję nienawiść do nieznanego mi człowieka. I nagle mówi ktoś, mówi coś, co tylko ten człowiek wie. Ten, który jest niby terapeutyzowany, tak? No i w tym momencie kończy się granica oszustwa, tak? I stykamy się z sytuacją, która jest niewytłumaczalna w obrębie światopoglądu materialistycznego. Kropka. Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o odmiennych stanach świadomości. Robert Tekieli powiedział kropka, ale to nie koniec programu. Wracamy do Państwa za chwilę. Dzisiaj twórca Tekieli TV, kanału YouTube poświęconego zagrożeniom duchowym, jest Państwa moim gościem. Na Facebooku, jak zawsze, Państwa twórczość mile widziana. Zapraszam, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Miejsce na Państwa komentarze. Odmienne stany świadomości, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Robert Tekieli jest z nami, dziennikarz, publicysta, ewangelizator i twórca kanału YouTube Tekieli TV poświęconemu zagrożeniom duchowym. I w gruncie rzeczy te odmienne stany świadomości tytułowe to trochę nawiązanie do filmu w reżyserii Kena Russella z roku 1980, który był poświęcony, no właśnie, odmiennym stanom świadomości. Bohaterowie tego filmu przez zażywanie środków psychoaktywnych wchodzili w przedziwną rzeczywistość i w gruncie rzeczy my też dzisiaj o przedziwnej rzeczywistości rozmawiamy, tylko że jest to przedziwna rzeczywistość o tyle istotna, że nieprzychylna człowiekowi.
Mówiłeś o tarocie, ostatnie minuty poprzedniej części. Jeśli dobrze pamiętasz olimpiadę zimową z roku 2006 w Turynie, to tam gala otwarcia olimpiady była artystycznie zakomponowana wokół pewnych figur z tarota. A więc świadomość na ten temat, co tarot znaczy, okazała się być po prostu na tyle nikła, że ktoś to wrzucił do takiego panświatowego oglądania. No. To jest zupełnie inna sytuacja. Turyn jest zagłębiem magicznym. To jest miejsce... I jest taki socjolog, bardzo dobrze zorientowany w tej tematyce, Massimo Introvigni, i on napisał książkę na temat Turynu. I tam jest kilkaset sekt, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy się ogłaszają, i drugie tyle, którzy się nie ogłaszają jako magowie, wróżki i tak dalej. Więc to jest rzecz z tego wynikająca. Turyn podzielił się po prostu własną specyfiką. No i co? To północy racjonalne Włochy w przeciwieństwie do tego duchowo, powiedzmy, pogubionego południa? Drodzy Państwo, w średniowieczu nie było okultyzmu, nie było magii, było ludowe czarostwo, które było czymś zupełnie innym. Wszystkie te rzeczywistości, które sprawiają, że człowiek może poddać się wpływowi inteligencji nienawidzącej go, tak? To jest wszystko, rozpoczęło się w odrodzeniu. To jest moment, w którym powstała alchemia, to jest moment, w którym zaczęła się magia i te wszystkie rzeczy. My, drodzy Państwo, funkcjonujemy w świecie całkowicie przenicowanym przez filozofów, a potem również żołnierzy frontu ideologicznego oświecenia. My nie znamy kompletnie, nie mamy zielonego pojęcia, czym było średniowiecze. Nie rozumiemy wielkości tego okresu. Nie udało im się zburzyć katedr i jeśli ktoś widzi wielkość, która jest zapisana w tych murach, to niech sobie uświadomi, że średniowiecze w wielu innych dziedzinach, w średniowieczu ludzie się kąpali, przestali się kąpać w XVIII wieku. We Francji Wersal śmierdział. Tam się ludzie załatwiali w Pałacu Królewskim, załatwiali się po kątach. W średniowieczu ludzie byli wolni. Pańszczyzna była na przykład 3 dni w ciągu roku. Dopiero XVIII wiek to jest szczyt feudalizmu. I teraz co chcę ważnego powiedzieć. Kiedyś, jeszcze 50-70 lat temu, okultyzm był na obrzeżach kultury. Na absolutnych obrzeżach kultury. W XIX wieku przez pewien czas spirytyzm był w centrum zainteresowania również ludzi racjonalnych. Tak? Myślano, że to dotyczy spirytyzm, czyli wywoływanie duchów, pisma automatyczne, jakieś tablice Ouija, channeling i tak dalej. Podróże poza ciałem, OOBE i tak dalej. I od tej zresztą rewolucji, o której mówisz, 68 roku, to się zaczęło trochę wcześniej, ale ta fala rozlała się New Age'u właśnie po 68 roku. Okultyzm wszedł do mainstreamu. Jeśli przeanalizować literaturę od Castanedy do realizmu magicznego południowoamerykańskiego i setki różnych innych dzieł, dziś ta obecność jest oczywista oczywista dla kogoś, kto tą tematyką się zajmuje, tak? A dla ludzi, którzy myślą, że pozytywne myślenie, że manifestowanie pragnień, że wizualizacje w stanie rozluźnienia pełnego, że wchodzenie w stan alfa, super nauczanie i tak dalej, że to są rzeczy w obrębie naszej natury.
W pewnym sensie to jest prawda, tylko że tę naturę wykorzystuje się w sposób, który jest, prowadzi do otwarcia się na świat duchowy. Najprostszym przykładem jest hipnoza, czyli jakby coś, co jest równolegle do bioenergoterapii. Teraz, jeśli ty mówisz o Turynie, kartach Tarota, tak? Jeśli największy tunel, najdłuższy tunel na świecie, tak? Gdzieś tam w szwajcarskiej miejscowości, było jego wielkie otwarcie 5-7 lat temu, tak? Na którym była Angela Merkel, na którym był François Hollande, na którym był premier Austrii, prezydent i tak dalej, i tak dalej. No i tam przedstawiono spektakl ściśle satanistyczny. Ściśle satanistyczny. Tam jest cała narracja o niewoleniu mas przez wybranych ludzi, którzy oddają się. Tam było to zobrazowane, no dokładnie 1:1, jak z książek Laveya czy Crowleya, przez istotę androgeniczną z łbem kozła, z piersiami, mężczyzna z piersiami i z głową kozła. Tak? No to teraz można się bawić w takie chocki klocki, jak na przykład przy Nergalu, czy teraz w Polsce będzie zespół Gnijący Chrystus, tak, zaproszony przez człowieka, który wypuszcza małe dzieci na ulicę, żeby zbierały na niego pieniądze na mrozie, tak? I pod kościołami głównie zbiera te pieniądze, tak? I to nie są... I teraz mówi się, że to w ogóle nie o to chodzi, że to jest tylko taka forma artystyczna, że to jest stylistyka, że Nergal nie wierzy w żadnego szatana, że tam kat to w ogóle oni tylko sobie jaja robili. Problem polega na tym, że ja mam do opowiedzenia historię, nie wiem, dziewczyny z jednego z miast, nie powiem, bo to łatwe jest do zidentyfikowania. Tam na miejscu, gdzie mnie poproszono o pomoc, pojechałem, dziewczyna 17-letnia popełniła samobójstwo, tak? I kompletnie nie było wiadomo. Dziewczyna atrakcyjna, popularna w szkole, wiceszefowa samorządu, grała w szkolnym teatrzyku, teatrze, jakieś sporty uprawiała z sukcesem i tak dalej. I co się okazało? Udało mi się zdefiniować sytuację. 8 miesięcy kontaktu z liderem norweskiej grupy dead metalowej doprowadziło tę dziewczynę do samobójstwa. Tak? I to nie jest człowiek, który uważa tę swoją rzeczywistość, którą oddaje przy pomocy muzyki, specyficznego harkotu, tak jak ktoś słyszał nagrania z egzorcyzmów Annelise Michel, to słyszał ten głos. Przerażający. Ja kiedy byłem tam w jednej z rad, Radzie Programowej Telewizji, jak chodziłem tam do tego biura i usłyszałem rozmowę na korytarzu dwóch techników, naprawdę w telewizji mnóstwo ludzi, że tak powiem, ze służb wylądowało na tych etatach technicznych i to ewidentnie ludzie niewierzący rozmawiali i ci ludzie byli zszokowani, ponieważ każdy program telewizyjny bada się wcześniej na oscyloskopie, bada się jakość obrazu i dźwięku i wszystkie dźwięki... To jest tak zwany przegląd techniczny. Przegląd techniczny i wszystkie dźwięki, również to moje seplenienie ma na oscyloskopie pewną charakterystykę. No, my obrazujemy to, państwo sobie to wyobrażają, że tak po prostu coś... To taka takie krzaczki. Sinusoida tutaj. Ja, krzaczki nad jeziorem. No i teraz ta sinusoida, która się przesuwa wraz z podnoszeniem się głosu, obniżaniem, wysoki, niski i tak dalej, nagle się okazało, że w trakcie, kiedy mówił demon, ten zarejestrowany na taśmach, w czasie tej tych egzorcyzmów strunami głosowymi tej biednej dziewczynki, nagle się okazuje, że ta charakterystyka była pełna. To znaczy tam były wszystkie częstotliwości jakby na tym samym poziomie i ci ludzie mówili, coś takiego w przyrodzie nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Tak? I teraz ci ludzie muzykę uprawiają i oni śpiewają udając taki próbują ten dźwięk oddać. Tak zwany growl. Hunt, tak jest, dokładnie to się tak nazywa. I teraz, jak to jest możliwe, że najwięksi ludzie tego świata, no bo Angela Merkel to jest, była numerem 2, jeśli chodzi o to, co wyobrażamy sobie za władzę realną
globalnie, tak? Wtedy była numerem dwa. No tak, jeszcze córka pastora, tu dodajmy. Tak. I w dziwny sposób zaangażowana w NRD, w ruch komunistyczny, młodzieżowy i później, dobrze, nieważne, nie wchodzimy w politykę. I teraz przed nią jest wielka impreza, która jest imprezą satanistyczną. Tak? I teraz żyjemy w trudnych czasach, dlatego że ludzie z tego establishmentu, ja ich nazywam globalną arystokracją czy magnaterią globalną, tak? Ci ludzie starają się nas przekonać od 3 lat z wielką mocą, że wszystkie teorie spiskowe, jakie dotąd były głoszone, są prawdą. Wszystkie teorie spiskowe, o których była mowa, o rządzie światowym i tak dalej. Ja w tej chwili czytam i będę recenzował za chwilę książkę profesora Ryszarda Legutki. To jest człowiek, no, przed którego erudycją i wykształceniem można się tylko pokłonić, tak? Który czyta w oryginale Sofoklesa i Platona. I on w tej swojej książce mówi innymi słowami dokładnie to samo. Czy esej o duszy polskiej? Tak, tak. Znakomita pozycja. No. Mówi dokładnie to samo, tak? Że to, co jeszcze 2 lata czy 4 lata temu było domeną ludzi, którzy zakładali na głowy celofanowe, czy tam takie jak te złotko. Foliarze. Tak, zakładali takie czapeczki, żeby się oddzielić od fal, którymi miano sterować ludźmi. Nagle się okazuje, że to wszystko funkcjonuje i teraz to ma podkład również duchowy. Natomiast i teraz zjeżdżając na poziom doświadczenia każdego z nas. Jeśli przejrzeć sobie najbardziej popularne konta na YouTubie, na Instagramie, na dziesiątkach innych, na Facebooku, na TikToku, to jest tam w Polsce kilkadziesiąt osób, które mają najwięcej, chyba 400 tysięcy ma dziewczyna subskrybentów, która mówi o... To jest opowiedziane językiem, wszystkie udający język naukowy i która mówi o medytacjach, których celem jest osiąganie materialnych skutków w świecie realnym. To jest, drodzy państwo, definicja magii. Bo skutek można osiągnąć przy pomocy, jak taki klasyczny przykład jest, tak? Trzymam w ręku okulary i jeśli puszczę te okulary, to one spadną. Zawsze. Nie kiedykolwiek, nie być może, tylko spadną zawsze. I dzięki temu zbudowano kafar, tak? Ktoś wymyślił kafar i ten kafar zawsze jest skuteczny, tak? Natomiast my mówimy o sferze, w której nauka nie może objąć, a udaje, że ją może objąć. I stąd mamy te wszystkie propozycje tych działań. Jest coś takiego, taki nurt coachingu, który się nazywa ezo-coachingiem, gdzie tam się bogini oddaje cześć, gdzie wchodzi się w jakieś piramidy, się umieszcza, w piramidach się śpi, gdzie korzysta się z synchronizacji półkul mózgu, i różne tego typu rzeczy. Okazuje się, że to jest stary okultyzm, tylko ubrany w nowy język. I ja czytam komentarze pod... zachwycone. Ta dziewczyna ma fanów najbardziej oddanych, jak to tylko jest możliwe. Tak? I czytam w jednym z komentarzy 6 miesięcy codziennie ćwiczyłam i nic z tego nie wynikało. I nagle wczoraj przeszedł mnie prąd od czubka głowy aż po palce stóp. Poczułam w sobie jakąś niesamowitą siłę. Ta kobieta opisała swoje opętanie. Tak? I to odbywa się wszystko w środowisku, w którym mowa jest językiem udającym naukowy. Tak? Że to są wszystko badania, że to jest dokładnie to samo, tylko 20 lat wcześniejsze, jak dzisiaj
ludzie twierdzą, że ktoś, kto ma prostatę, jest kobietą, bądź ktoś, kto ma macicę, jest mężczyzną. Tak jest to. Już pomijam te pierwsze i drugorzędne cechy płciowe, ale tutaj chodzi o genetykę, tak? Tutaj chodzi o to, że są dwie płci i skrajnie mały element odmienności, tak? I ten sam język, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć tyle, że humaniści wzięli się, zaczęli przy pomocy terminów z przyrodoznawstwa, zaczęli opowiadać o okultyzmie. I oni w ten sposób przekonują setki tysięcy, miliony osób, że proponuje im się coś, co jest duchowo neutralne. To jest najbardziej porażające, tak? Ja sobie to nazywam herezją energetyczną, tak? Wibracje, energię, tutaj jak zablokować energię, którą tam złych ludzi i tak dalej, tak? W sposób oczywisty jest to zapożyczone z hinduizmu przez ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest hinduizm i czym jest ta metafora energii, którą w ten sposób przetłumaczono na Zachodzie. To z energią taką, jak my rozumiemy tutaj w kręgu śródziemno-morsko-atlantycko-oświeceniowo-naukowym, tak? Te dwie rzeczywistości nie mają ze sobą nic wspólnego, nic. Bo tutaj jest materia drugi sposób istnienia energii, materii, tak? Czyli mamy do czynienia z rzeczywistością, którą się da badać przyrządami, a tej w cudzysłowie energii hinduistycznej nie da się żadnym przyrządem zmierzyć, tak? No bo to może być byt duchowy i to niekoniecznie właśnie przychylne. Bardzo trudno, bardzo skomplikowane tutaj należałoby zrobić wywód, bo nie wiem, Jacques Verlinde mówi, że ta energia obiektywnie istnieje. Ja sądzę, że tak nie jest, ale to jest już takie rozważanie na poziomie scholastycznym, tak? Ilu... Do ojca Jacques'a Verlinde wrócimy, bo to jest bardzo ciekawa postać swoją drogą. O jodze na pewno trzeba będzie porozmawiać, parę słów tutaj powiedzieć. Ale chciałem jakby domknąć ten fragment swojej wypowiedzi, że katolicyzm, ateizm, materializm, tak, w Polsce zyskał konkurenta, który w tej chwili przynajmniej 30, może 45% Polaków wyznaje pewien światopogląd, nie mając zielonego pojęcia, że wyznaje jakiś światopogląd. I to jest właśnie światopogląd, który można nazwać New Age'owym, czy właśnie takiej selfizmem energetycznym, tak? Czyli skierowaniem, oczekiwaniem samozbawienia, nawet jeśli by to było tylko oczekiwanie zdrowia, tak? Ale jakby ja jestem centrum wszechświata i wszystko ma mnie służyć, również te sprawy energetyczne i tak dalej. I to jest kompletnie nierozpoznane i nieopisane, tak? Jeśli 75% Polaków wierzy w reinkarnację, czy tam 55%, a jednocześnie 75% wierzy w zmartwychwstanie, oni nie mają świadomości, że te dwie idee się wykluczają. Czyli używają światopoglądu, który jest światopoglądem synkretycznym i logicznie niespójnym. Tak? Więc z tym mamy do czynienia. Ja nazywam to renesans pogaństwa, tak jak była restytucja pogańska, reakcja pogańska w XI wieku, tak? Gdzie na 3 lata Polska została zdechrystianizowana, na 3 lata. Tam 50, czy tam, już nie pamiętam, tysiąc, no nie chcę rzucać dat, ponieważ o tej godzinie już ich nie pamiętam, ale po prostu był nawrót pogaństwa i z tym mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj mamy do czynienia z rzeczywistością, w której 1/3 Polaków wyznaje światopogląd, który nie jest ani materializmem, ani nie jest katolicyzmem, ani nie jest spiritualizmem, tylko jest jakąś przedziwną mieszanką. To są religie, zrób to sam. Każdy może sobie na swój własny użytek stworzyć religię. Wrócimy do tego wątku. Dzisiaj w Nocnych Światłach o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy. Robert Tekieli jest z nami, ewangelizator, dziennikarz i publicysta, twórca kanału Tekieli TV na YouTubie.
który poświęcony jest zagrożeniom duchowym, szeroko pojętym, o czym właśnie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światach. Zapraszam też Państwa na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie jest miejsce na Państwa komentarze i pytania. W Nocnych Światach dzisiaj rozmawiamy o odmiennych stanach świadomości. Razem z Państwem i ze mną jest Robert Tekieli, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych książek i programów medialnych, założyciel Tekieli TV, czyli kanału na YouTubie poświęconego zagrożeniom duchowym. Sporo tutaj mówiliśmy o tarocie, ale chciałbym, żebyś doprecyzował, co właśnie takiego jest w tym tarocie, że on jest niebezpieczny, bo to, że zaczęła krew z niego płynąć, to no, jest oczywiście co najmniej niecodzienne zjawisko. Dwie osoby to widziały. Tak, dodam jeszcze tutaj, że o tyle jest to pytanie zasadne, że Mirek na Facebooku pyta, bo nigdy tego nie zgłębiał. Czy tarot ma coś wspólnego z magią, jakimś okultyzmem? Dokładnie tak. Ma wiele wspólnego z magią. Natomiast, żeby uporządkować pewne sprawy. Odmienne stany świadomości to jest takie hasło metaforyczne. Dlatego, że no, w takiej opowieści symbolicznej, no to każdy, kto gdzieś dotyka jakichś dziwnych, w dziwnych okolicach się porusza, no to jest w odmiennych stanach świadomości, tak? Ale w rozumieniu całkowicie nie metaforycznym, tylko dosłownym, odmienne stany świadomości to jest jeden z trzech takich najbardziej, bo pomijam satanizm, tak? Czyli oddanie się złu intencjonalne, świadome, tak? Ale cała ta rzeczywistość zagrożeń duchowych, o której mówię, ona się składa z takich trzech nurtów. Okultyzmu, czy też magii, może nawet trzeba powiedzieć precyzyjniej, magii, spirytyzmu i właśnie różnych technik, dzięki którym wprowadzamy się w odmienne stany świadomości. Stan hipnotyczny jest odmiennym stanem świadomości. Stan głębokiego relaksu jest odmiennym stanem świadomości. Kiedy praktykujemy jakiś super learning, tak na przykład metodę uczenia się szybką, metodę szybkiego nauczania języków, SITA metodę, tak? Czy szybkie czytanie, tak? No to żeby się wprowadzić w ten stan, trzeba język położyć na podniebieniu w pewien określony sposób, trzeba wzrok pod specyficznym kątem podnieść w stosunku do poziomu, do horyzontu i tak dalej, czyli że my przy pomocy pewnych działań związanych z naszym ciałem, tak? No bo tutaj chodzi o uruchomienie, zejście na poziom wegetatywny. Być może ktoś się tym zainteresuje, to odsyłam do swoich książek. Ale chodzi o to, że my funkcjonujemy na czterech poziomach, jeśli chodzi o częstotliwości mózgu. W tej chwili ja i Paweł jesteśmy na częstotliwości beta, tak? Jest to pewien określony przedział drgań fal mózgowych, ale jeśli zejdziemy do stanu alfa i w tym stanie alfa będziemy programowali, na przykład proponuje się wizualizację, tak? Wizualizuj czerwone Ferrari pod twoim domem i pozytywne myślenie obiecuje ci, że będziesz miał to Ferrari. Tam na tych stronach jest mnóstwo świadectw, że wyobraziłam sobie mężczyznę i dostałam tego mężczyznę. A tak naprawdę to jest demonerka. I teraz chodzi o to, że te trzy dziedziny, one się od siebie różnią, chociaż każda z nich jest sposobem dojścia do tej rzeczywistości duchowej, otwarcia się na nią, na tą negatywną, niezainteresowaną naszym dobrem, część świata duchowego, czyli inteligencji, które tam są po prostu bezcielesnych inteligencji. Spirytyzm polega na tym, że otwiera się człowiek na jakieś byty duchowe, w wywoływaniu duchów takim, prawda, gdzie na koloniach to dzieci robią, czy jak się nudzą gdzieś na jakiejś prywatce, to sobie robią. To jest przyzywanie, czyli ja przyzywam do siebie coś, czego nie rozumiem, tak? No bo
Tam się nie przyzywa żadnego Napoleona, żadnego zmarłego wujka Zenka, tylko zawsze, jeśli dzieją się rzeczy niezwykłe, tak? Ludzie mówią o tym, że trzaskają okna, nagle, że się robi zimno w pomieszczeniu, że wszyscy czują lęk, tak? Tam chłopak mówił, że rano pluł krwią, mimo że miał całkowicie zdrowe błony w jamie ustnej. Jeśli się dzieją tego typu rzeczy, to znaczy, że przyszedł demon po prostu. Szatan, który jest ojcem kłamstwa i oszukuje, że jest Napoleonem, że jest kimś tam i tak dalej. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby człowieka wprowadzić w stan lęku i potem go prowadzić. Prowadzić w życiu. Tak jak opowiadałem o tej historii Leszka, że został doprowadzony do miejsca, w którym przekonano go, że karty Tarota, że ta ciemna strona, że to jest coś, co jest jego przeznaczeniem. I trzecia odmienne stanu świadomości, spirytyzm i magia, to jest ten trzeci nurt i tutaj jest właśnie wróżbiarstwo kartami Tarota. Na tych kartach są, na niektórych z nich są symbole, których medytowanie otwiera na rzeczywistość demoniczną. Najprościej, żeby to zobrazować, to proszę sobie wyobrazić, że nosicie jakiś amulet, bo ktoś wam powiedział, że da wam szczęście, bezpieczeństwo czy zdrowie. Tak? No i jakiś pierścień Atlantów, czy jakiś pentagram nosicie, czy jakiś trzymacie w ważnym miejscu w waszym domu drzewko szczęścia. Nieważne, tak? Będzie to jakaś runa, jakiś symbol satanistyczny, czy jakiejś duchowości nieznanej, dziwnej. I teraz, jak można od kawałka metalu czy drewna, który nosimy na sobie, oczekiwać zdrowia, szczęścia, czy jakichś rzeczy istotnych dla człowieka? Jak kawałek metalu może zaingerować w twoje życie? No nie może, tak? Natomiast te symbole, które przedstawiają amulety, talizmany, one są znakami, których używano do komunikacji ze światem demonicznym. W ciągu historii, nie wiem, jest tradycja egipska na przykład, tak? I te znaki, Udiat, bogowie chociażby. Egiptu są demonami, tak? I to jest jasno w Biblii powiedziane, a poza tym jak się patrzy na ich działanie, to jest to jakoś tam łatwo zrozumiane. I teraz na kartach Tarota są dokładnie te same symbole. Tak? I teraz medytowanie ich otwiera człowieka na rzeczywistość demoniczną i tarocista może ci powiedzieć rzeczy, o których ty tylko i wyłącznie sam wiesz i zły duch. Tak? I możesz być zszokowany, jak to? Nikomu o tym nie powiedziałem, tak? I nagle tutaj ktoś, kto wróży kartami Tarota, o tym wie. Tak samo jest z tymi astrologami, którzy nie są oszustami. Oni medytują te wykresy swoje, które mają też bardzo specyficzną formę graficzną i medytowanie ich również otwiera na tę rzeczywistość duchową. W hipnozie jest to najlepiej zbadane i mówiąc najkrócej, stany hipnotyczne i w ogóle wszystkie odmienne stany świadomości i też stany otwarcia się na rzeczywistość demoniczną polegają na tym, że w pewnym momencie wyłączone jest sfera racjonalna i sumienie. Jak na przykład, nie wiem, wprowadzamy się w jakiś ruch wirowy, tak? Derwisze, sufi, tak? Płyny mózgowe w pewien sposób są wprowadzane w pewien siła odśrodkowa chociaż. Ale oni to robią z ruchami rąk i tak dalej, to jest absolutnie jasna, precyzyjnie określona technika wejścia w odmienny stan świadomości. W niektórych sektach żydowskich przez takie skłony w to się wchodzi, tak? W praktykach zen, na przykład klaśnięcie jedną ręką. W chwili, w której będziesz taki koan miesiącami, latami próbował sobie go uświadomić, tak? Zinternalizować, a jest to niemożliwe, tak? Bo człowiek fizycznie nie jest w stanie wyobrazić, skłonić do tego, że można klasnąć jedną ręką. Tak? I w tym momencie, w pewnym momencie, kiedy umysł przebiegnie tę ścieżkę do niemożności w końcu 100-300 razy, w pewnym momencie się wyłącza. I to jest mechanizm czysto biologiczny.
Po prostu jest to próba oszczędzania energii. Coś, co powtarzam ileś tam razy, przestaje tego używać. Nasz mózg jest w pewnym sensie komputerem, ale to jest bardzo odległa metafora. Tak? I w tym momencie, kiedy jest wyłączone sumienie i racjonalność, wszystkie informacje, wszystkie obrazy, wszystkie dźwięki, cała informacja, która do nas dociera, koduje się w korze szarej, ale nie jest selekcjonowana przez sumienie i racjonalność. Ktoś z Państwa może nie wierzyć w to, co mówię, machnie ręką, powie, nie, to są bzdury. Racjonalność zatrzymała. Te przekonania do Państwa nie docierają, tak? Jeśli w to nie wierzycie. Jeśli bym teraz powiedział do Pawła, żeby się rozebrał, on tego nie zrobi, bo jego sumienie odrzuci ten pomysł, tak? Natomiast w stanie hipnozy, w odmiennych stanach świadomości, wszystko jakby koduje się w naszej tej sferze, do której potem na przykład poprzez pamięć, ale też przez inne mechanizmy możemy się odwoływać i czasami można skłonić człowieka do robienia rzeczy, których nie chce. Przy pomocy hipnozy na przykład. Tak? Więc karty tarota to jest używanie tego do wróżbiarstwa, jeśli one mówią do człowieka, jeśli pływają do tego wróżącego, to nie mamy do czynienia z oszustwem, tylko właśnie z okultyzmem. Michał napisał na Facebooku, będąc rodzicem dorastającej nastolatki, kilkuletniego synka, budzi się we mnie obawa wobec całej medialnej propagandy złego w różnej tematyce, to znaczy bajkach, zabawkach, ubraniach i temu podobnych, ubrane w wesołość, kolory i niewinność. Mówiąc o tym w swoim najbliższym otoczeniu, jakim jest to realnym zagrożeniem dla nas i dla naszych dzieci, jestem oczywiście bagatelizowany, że przesadzam i wszędzie dostrzegam diabła. Prosty przykład, świecące różki diabła na głowie małych dzieci uczestniczących w koncertach czy festynach. Niewinna zabawa i symbolika, która nie żartuje, tylko wchodzi w podświadomość. Zauważam niestety zaślepienie większości społeczeństwa. I teraz trzeba powiedzieć rzecz następującą, że musimy stopniować te wszystkie formy oddziaływania, dlatego że ja kiedy zacząłem się zajmować tą rzeczywistością 27 lat temu, czy 26 lat temu, to stanąłem przed dylematem, czy mówić o Harry Potterze. Tak? I miałem pełną świadomość, że Gazeta Wyborcza, w której jestem tam od 30 czy 40 lat w sporze, tak, odkąd zaczęła istnieć, to środowisko ją tworzące było przez 3 lata moim środowiskiem, tak? Chociaż byłem całkowicie niezależny jakby intelektualnie i wolicjonalnie od nich, ale to jednak było moje środowisko. Wiedziałem, że to podchwyci i powie, Tekieli widzi demona w książkach, tak? No, oczywiście tak nie jest, ale proces oswajania zła i brzydoty w zabawkach, w bajkach, on zachodzi. Bo proszę mi powiedzieć, drodzy Państwo, jaki sens mają zabawki dla 3, 4, 5-letnich dziewczynek, które są trupami, które są golemami, które są poszywane z kawałków, tak? Gdzie po prostu, no, to jest odniesienia do Mary Shelley, do tych Frankensteinów i tak dalej. Pamiętajmy, że to doktor Frankenstein, on nie był poszywany z kawałków, to jego dzieło było poszywane z kawałków. Ale proszę mi powiedzieć, jaka logika, jaki sens jest, żeby oswajać dzieci z tego typu brzydotą? Takie małe dzieci, tak? Że 5-letnia dziewczynka bawi się i układa trupka do snu w trumience. Jaki jest sens tego, tak? No ale ktoś jeśli powie... chodzi o Harry'ego Pottera, to jest głębsza rzecz, bo tam jest trochę tam jest pomieszanie dobra ze złem. Ja przeczytam fragment listu kardynała Józefa Ratzingera, czyli papieża Benedykta XVI do Gabrielle Cuby. To jest autorka, która napisała książkę Harry Potter, dobry czy zły. Otóż, co napisał Józef Ratzinger? Dobrze, że wyjaśnia pani sprawę Harry'ego Pottera, ponieważ jest to subtelne uwiedzenie, które oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to głęboko i rozkłada chrześcijaństwo w duszy człowieka, zanim mogło ono w ogóle wyrosnąć. To jeden z największych teologów naszych czasów powiedział. Tak, tak, tak. Tak. I teraz ten mechanizm oswojenia brzydoty i zła, tak? Człowiek 40-letni, nie wiem, który czy 50-letni, który pankował, tak? No to dla niego to jest zabawne.
Ale dla dziecka to nie jest zabawne. Dla dziecka to jest pewien wzorzec, który się w jego osobowości odkłada. I teraz tak. Jeśli tarot, bioenergoterapia, czary, magia i tak dalej to jest 10 w skali Tekielego, no to Harry Potter to jest powiedzmy 1. Tak? Reiki to jest 8 i tak dalej, i tak dalej. Można uszeregować te wszystkie feng shui, to jest 3. Tak? Można je uszeregować. I Harry Potter to nie jest, czytając Harry'ego Pottera, żadne dziecko nie zostanie opętane, jeśli czyta Harry'ego Pottera, ale moje dzieci mogły wziąć te książki do ręki mając 12 lat. Wcześniej nie. Dlatego, że fascynacja takimi rzeczami w wieku 7-8 lat może prowadzić do po prostu złego ustrukturowania świata w umyśle młodego człowieka. W świecie Harry Pottera magia jest w centrum, najważniejsze instytucje, czyli Ministerstwo Magii, Szkoła Magiczna jest w centrum, mają autorytet instytucjonalny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to przekazywanie pewnego światopoglądu, który nie ma nic wspólnego ze światopoglądem naukowym ani katolickim, tak? I teraz śmieją się, tak? Ha, 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 szatan w Harry Potterze. Nie, proszę sobie nie ułatwiać sprawy. Ale proszę pamiętać, że każde wakacje w Polsce to są obozy z Harry Potterem. Wyjeżdża się na wakacje z Harry Potterem. A tam, i to jest ogłaszane w tych programach, na samym końcu są ćwiczenia z magii ceremonialnej. Czyli absolutnie demoniczne praktyki, które, tak jak w spirytyzmie jest to przywoływanie, tak, to w magii otwieranie się na świat duchowy jest przy pomocy rytuału i inkantacji. To są przez setki lat, przez stulecia wypróbowane metody otwierania się człowieka na rzeczywistość duchową, na toksyczną rzeczywistość duchową. I teraz dziecko, które zafascynowało się Harry Potterem, pojedzie na takie wakacje z Harry Potterem i może mieć zwichrowane życie do końca. Nie poprzez czytanie książek, tylko dlatego, że to w bardzo konkretny sposób ukształtowało wrażliwość tego dziecka i otworzyło na rzeczy, które gdyby ta wrażliwość i wyobraźnia w efekcie światopogląd nie był tak ukształtowany, to dziecko nigdy nie otworzyłoby się na okultyzm, dlatego że to są nie ma nic bardziej śmiesznego jak wiedza tajemna. Wiedza tajemna jest po prostu formą manipulacji samej w sobie. Ona jest jawnym kretynizmem, tak? Ci wszyscy ludzie, którzy się nadymają, ci gnosty, to całe środowisko, które poznałem w latach 90., ci ludzie po prostu są skrajnie śmieszni, chociaż budują wizerunki siebie i jako posiadających jakieś informacje, których nigdzie indziej nie można zdobyć i tak dalej. A chodzi tylko i wyłącznie o to, że stopnie wtajemniczenia służą manipulacji człowieka. Proszę Państwa, robimy krótką przerwę, bo półmetek nas ten świateł minął przed momentem. To też, jak zawsze o tej porze, robimy mały break. Dzisiaj o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy z Robertem Tekielim, ewangelizatorem, znawcą zagrożeń duchowych i twórcą kanału YouTube Tekieli TV, który właśnie tym zagrożeniom jest poświęcony. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszam, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest na to miejsce. Od 12 minut mamy wtorek, 4 czerwca. Nocne światła trwają od ponad godziny i jeszcze około 50 minut przed nami. Tego wieczora w Nocnych Światłach o odmiennych stanach świadomości rozmawiam z Państwa i moim gościem. W studiu Nocnych Światł jest Robert Tekieli, dziennikarz, publicysta, znawca tematyki zagrożeń duchowych, twórca kanału YouTube Tekieli TV, który poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu, a szerzej właściwie tym zagadnieniom, ewangelizator, autor licznych tytułów książkowych. Nie mogę nie zapytać o rzecz następującą. Świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz, pamiętam jeszcze w katechizmie poręcznym, mówił rzecz następującą, że z homeopatią to jest tak, że jeżeli by
ktoś wrzucił, dajmy na to, tabletkę aspiryny na moście Poniatowskiego w Warszawie i szybko pojechał samochodem do ujścia Wisły, do Bałtyku i tam nabrał wiadrem wody, to mniej więcej takie stężenie by było tej tabletki, tego leku. Wydaje się to absurdalne, ale pamiętam, że nie wiem, czy to nie w jednym z twoich programów było, albo w jednej z twoich książek, że pewien dziennikarz, bodajże szwajcarski czy francuski, zaczął drążyć sprawę i dotarł do takiej firmy, gdzie produkuje się tak zwane, podkreślam, leki, w cudzysłów, homeopatyczne preparaty. I tam po prostu siedziało paru gości i potrząsało jakimiś fiolkami. I właściwie to było wszystko. Po czym wlewali zawartość do jakichś wielkich kadzi i potem to szło do butelkowania, do etykietowania i to była cała fabryka, to była wytwórnia, podkreślam, tak zwanych preparatów homeopatycznych. O ile wiadomo jest to, że im mniejsze stężenie, tym mniejsze działanie. Takie są prawa chemii, fizyki i ogólnie znanej nauki akademickiej, która mówi, że tak jest. No i trudno temu nie wierzyć, bo to jest dowiedzione naukowo i laboratoryjnie. No to o tyle niepokojące jest to, że kiedy mówiłeś o praktykach magicznych, to jeżeli siedzi grupka ludzi i coś tam mamrocze i potrząsa, to wykonuje jakąś czynność jednocześnie z pewną intencją, która już może być brana za pewną praktykę magiczną. Co jest właściwie z tą homeopatią, że ona po pierwsze jest tak popularna, że tylu ludzi w nią wierzy, a po drugie co jest z nią, jeśli chodzi o to, że może być zagrożeniem. Czy to nie jest diabeł ubrany w jakiś papierek, czy to może nie jest coś wyolbrzymionego? Jakie jest twoje stanowisko wobec homeopatii? Bo wiem, że dosyć krytyczne, ale chciałbym, żebyś to wyjaśnił. Nie, całkowicie krytyczne, natomiast homeopatia jest bardzo skomplikowanym fenomenem. Dlaczego? No, tak jak ją przedstawiłeś z tą aspiryną i z tą wodą czerpaną u ujścia Wisły, no to ktoś sobie pomyśli, no kretynizm, tak? Tylko że kretynizm wart kilkadziesiąt miliardów dolarów, tak? I ja kiedyś przez godzinę w Polsacie dyskutowałem z panią farmaceutką, ona była szefową jakiegoś związku farmaceutów, w ogóle zwolenniczka homeopatii i no, wymęczyłem ją tak argumentami, że na koniec już przez cały program nie spojrzała mi w twarz, ani razu nie spojrzała mi w oczy. Bałem się, że jakiegoś skrętu karku dostanie i na koniec wypaliła, no co pan sobie myśli, że jak my byśmy mieli jakieś badania kliniczne potwierdzające skuteczność homeopatii wyższą niż placebo, to byśmy ich nie pokazali, tak? No i to całkowita klęska, po czym wychodzimy z tego budynku, ona wsiada do srebrnego Rolls Royce'a, a ja do 18-wiecznego Opelka. Kochałem ten samochód, to nie jest, nie czułem się absolutnie gorszy od niej, tylko to pokazuje tę pierwszą warstwę, o której chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o homeopatię. Druga rzecz bardzo istotna jest taka, że to, o czym mówisz, dotyczy homeopatii klasycznej. Homeopatia klasyczna, której twórcą jest Samuel Hahnemann, lekarz o wątpliwej skuteczności działania, który wymyślił homeopatię, oparł całą, czego się zapierał, tak? Oparł całą ideę homeopatii na dziełach Paracelsusa, które było takim teoretyzowaniem odrodzeniowym, renesansowym na różne tematy. Natomiast tam jest właśnie dokładnie odwrotna do tego, co ty mówisz, zasada, że im mniej jest czynnika biologicznie aktywnego, tym bardziej lek jest skuteczniejszy, tym bardziej leczy i w ogóle. Także wyobraźcie sobie państwo, i teraz ta klasyczna homeopatia, ona wymagała tego, żeby zajął się tobą lekarz homeopata, żeby przeprowadził wywiad długi, żeby zaordynował ci specyfik absolutnie do twojej osoby, bo okazuje się, że
Tym samym lekiem można leczyć, w cudzysłowie, homeopata klasyczny będzie leczył kompletnie różne choroby u różnych ludzi, tak? Ja napisałem całą książkę na ten temat, więc nie uda się tu nawet dotknąć tego tematu homeopatii. I tam były jakieś tak nieprawdopodobne rzeczy, że na przykład były leki na lęk przed szpikulcami, tak? I twierdzenie, że w zależności od tego, jakiej kto jest postury, no, homeopatia klasyczna dzieliła ludzi na 5 czy na 6 różnych grup i na podstawie wyglądu zewnętrznego, no to całkowicie nienaukowe, tak? No, ale pamiętajmy, to z XVIII wiek, kiedy to powstawało, dzieliło się ludzi i teraz każdą grupę należało leczyć inaczej, tak? Więc to prowadzi do tak absurdalnych, logicznych konsekwencji, bo na przykład oni twierdzą, że wokół specyfiku preparatu homeopatycznego jest 9-metrowa aura energetyczna. Tak? Że no dobrze, no to w takim razie ten lek oddziałuje również na inne osoby, tak? Oscylokocinum, tak? Czyli wątroba i serce kaczki rozcieńczone 200 razy w proporcjach 1 do 100. Co to znaczy? To znaczy, że bierzemy jedną cząstkę tych podrobów kaczych i wrzucamy do odpowiednika 100 cząstek, czy 99 cząstek spirytusu albo wody, potrząsamy tym, po czym bierzemy stąd krople, wkraplamy do 99 kropel rozpuszczalnika, tym potrząsamy i tak robimy 200 razy. Tak? Fizyka rozcieńczeń mówi, że przy czwartym rozcieńczeniu nie jesteśmy w stanie kontrolować już zawartości substancji wyjściowej, bo więcej jej przy piątym, siódmym rozcieńczeniu znajduje się na powierzchni niedomytej z definicji szkła laboratoryjnego, w którym to potrząsamy. Tam jest więcej molekuł kaczki po prostu ze względów statystycznych niż z tej próby, którą rozcieńczamy. Tak? Gdybyście sobie Państwo wyobrazili stosunek jednej molekuły kaczki, która miałaby być w tym 200 rozcieńczeniu, chociaż jej tam nie ma, to ona by była w proporcji do ilości atomów większej niż cały znany nam wszechświat się składa. Także mamy do czynienia z rzeczywistością całkowicie absurdalną. A oni mówią, im bardziej kaczki nie ma, tym bardziej kaczka leczy. Tak? I teraz to jest ta druga sfera homeopatii, czyli ta homeopatia maszynowa, gdzie są specyfiki na jedną chorobę, ten sam specyfik, ta kaczka rozcieńczona, której nie ma. I to jest zupełnie co innego. I teraz przypomniałem sobie i ten filmik jest, znaczy filmik, ten zapis tego spotkania, kiedy promowałem książkę 10 czy tam 12 lat temu Zmanipuluję Cię, kochanie. Zaprosiłem między innymi poza Rafałem Ziemkiewiczem, nie wiem, Dawidem Wilsteinem, jakąś ludźmi, którzy byli opętani i z tego wyszli, również Tomka Terlikowskiego. I Tomek Terlikowski powiedział, że no on z wielkim sceptycyzmem, mówiąc delikatnie, patrzył na te moje wypowiedzi na temat homeopatii. I nagle okazało się, że jego dziecko zaczęło przyjmować homeopatię. I nagle okazało się, że dokładnie to, co ja w tej książce napisałem, bo jednym z objawów przyjmowania homeopatii jest smutek, który ewoluuje w brak pewności zbawienia. Tak? Czyli, że nagle okazuje się, że jakieś nieistniejące czy istniejące, bo są też rozcieńczenia, w których ten specyfik wyjściowy jeszcze jest, rozcieńczenia D2, D3, czyli 1 do 10, więc tam jeszcze niby ta substancja biologicznie czynna jest. Homeopatia jest bardzo skomplikowanym zjawiskiem. I on mówi, że przyjmowała właśnie taki lek, w którym już taki specyfik nazywany lekiem, w którym już tego nie powinno być i nagle zaczęła być smutna i zaczęła być agresywna. Kopała ścianę w łóżeczku jakieś tam. I on to skojarzył z tą moją książką, przeczytał tam i odstawili tę homeopatię i te objawy zniknęły. I to mówi człowiek, który nie wierzył jakby w moją opowieść, którą no, pisałem, rok badałem homeopatię. Dwukrotnie zmieniałem hipotezę zerową tej książki, bo w pewnym momencie byłem przekonany, że to działa, że to jest, tak? Ale potem okazało się, że dwa badania, które
w czasie, kiedy pisałem tę książkę, były pokazywane jako dowód na skuteczniejsze niż placebo działanie homeopatii, obydwa były oszustwem. Jedno z nich dotyczyło 35 przypadków, co w żaden sposób nie może być uznane jako próba statystycznie poprawna. Poza tym tam nie było w ogóle podwójnej ślepej próby, czyli to było kompletnie metody nienaukowe. Tak? A drugie badanie, które dotyczyło, pamiętałem te sformułowania, w każdym razie tam chodziło o jakieś elementy organizmu kozy i oddziaływania na nie. I okazało się, że bardzo solidne wtedy, dziś już troszkę mniej, czasopismo Lancet zamieściło te wyniki tych badań niby, że to działa skuteczniej niż placebo, nie przeprowadzając własnych badań porównawczych, co się nie zdarza, dlatego że te czasopisma naukowe, ich autorytet polega na tym, że one po prostu sprawdzają to, o czym piszą. Tak? I co się okazało? Że za publikacją tego stał książę wtedy Karol, który używa homeopatii. W ogóle ta rodzina jest dosyć mocno specyficzna. Ta Megan się Reiki zajmuje, weszła w tę rodzinę po jakimś czasie. Nieważne. Chodzi o to, że homeopatia na pewno jest humbugiem, na pewno jest placebo, a stosowanie placebo wcale nie jest niczym dobrym, bo jeśli znikają objawy, to one schodzą niżej, głębiej w psychosomatykę człowieka, a mogą być działaniem duchowym. I teraz całą tę rzecz należy rozpatrywać w konkretnych przypadkach. I proszę nie mówić, że Tekieli mówi, że wzięcie ostylokocinum prowadzi do opętania. Nie, tego nie mówię. No, ale wynika z tego, że wystarczy mieć kaczkę, żeby jeździć Rolls Royce'em. Dokładnie tak. I z jednej kaczki można zrobić specyfików za chyba 3,5 miliarda dolarów. Na chwilę się zatrzymajmy. Tutaj wracamy do Państwa za chwilę. Niezły biznes, drodzy Państwo, prawda? Za chwilę wracamy. Dzisiaj o odmiennych stanach świadomości rozmawiam z Robertem Tekieli, który jest gościem Państwa i moim, ewangelizator, dziennikarz, publicysta, twórca kanału YouTube Tekieli TV poświęconego zagrożeniom duchowym. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach tego wieczora o odmiennych stanach świadomości rozmawiamy, a szerzej o zagrożeniach duchowych, których ekspertem jest Robert Tekieli, Państwa i mój gość, dziennikarz, publicysta i ewangelizator, twórca kanału YouTube poświęcony tym zagadnieniom Tekieli TV. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Beata Alicja napisała: znam przypadek, gdy dziewczynka tak się zakochała w książkach o Harrym Potterze jako chyba 10-latka, że teraz dziewczyna jako dorosła zmaga się z bardzo poważnymi problemami psychicznymi. Rodzice oboje nauczyciele, a tej zależności nie wychwycili, zaś moje sugestie to było za mało. Oczywiście nie mamy 100% pewności, że ta zależność istnieje, tak? Należałoby tę sprawę przebadać. Ja chciałem Państwu takie resume zrobić na podstawie tego właśnie mojego kanału, dlatego że chciałbym, żebyśmy, bo na razie rozmawialiśmy o 5, 6, 7 różnych takich najbardziej emblematycznych zagrożeniach duchowych, ale chciałbym, żebyśmy dotknęli no jeszcze, tak żeby ten obraz był w miarę, jeszcze innych, tak żeby ten obraz był w miarę całościowy. Okultyzm na TikToku i YouTubie. Tak, to jest dzisiaj nośnik bardzo potężny tych wszystkich idei, które obiecują zdrowie, szczęście, osiąganie swoich pragnień, tego, czego pragniemy, osiąganie, a tak naprawdę to jest stary okultyzm, rzecz, która prowadzi do problemów duchowych. Najważniejszą chyba, oprócz takich moich potężnych konferencji, czasami dwugodzinnych nawet, takim najważniejszym elementem są świadectwa.
Dlatego, że świadectwo można odrzucić, nie można mu zaprzeczyć. Tak? Czyjaś historia mówi sama za siebie. Tu jedno ze świadectw bardzo ważnych. Joga otwiera duchowo. To jest rzecz bardzo ważna. Kolejna pozycja. Bambi, występ w mundurze SS. Pokazywanie, w jaki sposób symbolika satanistyczna przenika do popkultury i myśl jest taka, bo ta wokalistka mówiła, że ona nie jest satanistką, tylko czarownicą, ale występowała na tle pentagramu. Mówisz o Eurowizji. Tak, 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 tak. Ona Bambi, pseudonim sceniczny, więc zaproponowałem jej, żeby wystąpiła w mundurze SS i wykonywała gesty związane z nazizmem i wtedy naprawdę pokaże swój nonkonformizm i na pewno zrobi wielką karierę. Rzecz jest w tym, że musiałem posługiwać się w tekstach na ten temat sformułowaniem duchowy nazizm na określenie satanizmu, bo satanizm jest lekceważony, ale nazizm nie. Więc żeby oddać istotę zagrożenia satanizmem, no, musiałem używać czegoś, co w popkulturze jest zagrożeniem większym, mimo że tak naprawdę tym zagrożeniem większym nie jest. Capoeira, bardzo mocne świadectwo Dominika Pałki. Metoda Silwy, metoda kontroli umysłu według Silwy. Ta historia Ewy i Pawła jest wstrząsająca, ponieważ ona jest intersubiektywna, to znaczy świadkiem tych manifestacji Ewy był jej mąż. Tu mamy absolutnie świadectwo, które może być no, oczywiście anegdotycznym, ale dowodem, tak? Natomiast no, w sferze poza biologicznej czy poza fizyką, tak? No, wszystkie dowody są anegdotyczne, tak? Okultyzm w szkołach waldorskich, to jest bardzo ciekawe świadectwo. Tym bardziej, że jest tam taki wątek, że kobieta była nauczycielką w szkole waldorskiej. Szkoła waldorska jest oparta na pomysłach Rudolfa Steinera, który był antropozofem, okultystą, myślę, że nawet białym satanistą, czy świadomym, czy nie, to już jest inna kwestia. I ci nauczyciele musieli co jakiś czas w różnych takich praktykach uczestniczyć i przyjechała jakaś kobieta i misami tybetańskimi, czyli dźwiękiem wydobywanym z nich, ona przekładała te misy, różne misy z różnymi częstotliwościami do różnych miejsc, różnych nauczycieli. Tak? Jej przytknęła do serca i kiedy ta kobieta, Roma, się nawracała, to miała objawy jak przy zawale serca. Dokładnie właśnie to, co uwarunkowano ją otwartą na świat duchowy poprzez wibracje przenikające właśnie w tym rytmie serca. Jeśli zdążę, to opowiem, w jaki sposób muzyka techno wprowadza człowieka w odmienne stany świadomości, bo to pokazuje, że my mamy do czynienia z technologią. Tak? A misy tybetańskie jest takim pierwotnym zaczynem tej technologii. Dalej, energia, wibracje, czakramy nie istnieją. To bardzo polecam ten, kto jest minutowy czy trzyminutowy podcast. I prawo przyciągania, pozytywne myślenie, te wszystkie rzeczy, które są dzisiaj tak bardzo popularne, feng shui, spirytyzm, channeling. Mówię też o tym fenomenie, jakim jest pompowany przez Super Express, czyli przez środowiska lewicowe, tak zwany Czarnowic, Jasnowic z Czuchowa, który ma, ja w pewnym momencie zrobiłem taką statystykę, że ma mniej trafień niż 50%. To znaczy, że gdyby małpa wyciągała białą albo czarną kulkę, to by miała więcej trafnych przepowiedni niż pan Jackowski. Nie zapomnę, jak jakiś mecz chyba z Czechami wynik przewidział, oczywiście był dokładnie odwrotny. Szybkie nauczanie, szybkie czytanie, hipnoza i tych świadectw jest tutaj dużo.
jest świadectwo Maćka Sikorskiego, Joga, samobójstwo, Medjugorje, to bardzo mocne świadectwo, bo on pokazuje cały mechanizm zwesternizowania jogi, bo joga nie jest praktyką ciemną. Dla hinduistów jest po prostu techniką religijną i nie wnikajmy w to więcej. Natomiast przeniesiona na zachód, odarta z tego elementu etycznego, jest po prostu rodzajem techniki, która otwiera człowieka na świat, którego nie rozumie i który jest dla niego wrogi. To pozwoli, że ja tutaj w tym momencie, żeby kontekst wysycić, skupię uwagę na jodze i na Jacques Verlaine, o którym obiecaliśmy, że powiemy parę słów. On sam, który na skórze własnej przeżył, czym jest duchowość wschodu, i to za chwilę powiemy dlaczego, kiedy mówił o grożących niebezpieczeństwach i zagrożeniach duchowych, przytaczał w jednej ze swoich publikacji przykład pewnej bardzo niewinnej z pozoru grupki pseudoterapeutycznej opartej na technikach jogi. I instruktor w tej grupce na początku mówił wszystkim uczestnikom, że nie ma znaczenia, jaką to religię wyznają uczestnicy tejże pseudoterapii. Każdy z nich niech pozostanie przy swoich praktykach duchowych, bo to z jego nie ma nic wspólnego. W efekcie pod koniec tej pseudoterapii okazało się, że wszyscy, 100% jej uczestników odeszło od swojej wiary. No to jest dokładnie to, o czym mówiłem, o stopniach wtajemniczenia. To jest rodzaj manipulacji. Nie wiem, na przykład przy tai chi. Tak, na początku mówi się, że to są tylko i wyłącznie ćwiczenia fizyczne, potem mówi się o tym, żeby emocje, umysł synchronizować, żeby to wszystko było jednością, a potem na samym końcu jest mowa o tym, że tai chi to jest taniec demonów. Taniec na cześć demonów. Więc na tym polega wiedza tajemna, to znaczy, że dostosowujemy poziom wiedzy dla adepta w zależności od tego, jak on jest uzależniony emocjonalnie od guru, i na ile jest w stanie, jest gotów przyjąć te następne wtajemniczenia. Natomiast podkreślam, że... A, i jeszcze jedna rzecz, dokładnie jakby potwierdzająca tę intuicję Jacques'a Verlinde, bo on jest, nie jest w ogóle Francuzem, tylko jest Flamandem. Kiedy przeglądałem życiorysy ludzi, którzy już w latach 70. propagowali jogę i to również hatha jogę, czyli jogę bez mantr i bez tylko i wyłącznie polegającą na pozycjach ciała. Tak? Niektórzy z nich startowali z ateizmu, większość z katolicyzmu i żaden z nich w dojrzałym już okresie praktykowania jogi nie został w obrębie światopoglądu, który wyznawał na początku. No to można powiedzieć, że odpowiedzieliśmy na pytanie Michała, który tutaj zadał taką kwestię na Facebooka. Jak to jest z jogą? Czy ona zawsze jest zła? Jeśli założymy, że to zwykłe ćwiczenia fizyczne, to może nie musi nam szkodzić, gdy nie będziemy uznawać tej duchowej otoczki wokół niej, jaką się przypisuje. No, ale polecam tego... świadectwo Maćka Sikorskiego na temat jogi. Tam jest też słowo Medjugorje, bo on opisuje swoją drogę nawrócenia i tam bardzo prosto wykłada, dlaczego to nie są ćwiczenia fizyczne. I teraz, mówiąc najkrócej, drodzy Państwo, dlaczego hinduista nie jest, znaczy, dlaczego joga dla hinduisty nie jest toksyczna? Tak? Pierwszy powód jest taki, że tam nie ma pierwszego przykazania. Oni nie łamią pierwszego przykazania. Tak? To jest po prostu technika religijna, mniej lub bardziej skuteczna, zupełnie inaczej traktowana na południu tego obszaru hinduistyczno-buddyjskiego, zupełnie inaczej na północy, nie mówiąc już o lamaizmie, który jest demoniczny. W swej całej istocie jest obskurancki. To w ogóle jest osobna historia traktowania Dalai Lamy jako jakiegoś guru. I człowieka poważnego, i człowieka, który ma coś naprawdę światu do przekazania, ale to jest zupełnie osobny wątek. I to jest pierwsza rzecz. To znaczy, że dla katolika joga jest bałwochwalstwem, ale joga jest toksyczna również dla ludzi niewierzących. Ludzi zachodu niewierzących. Dlaczego? Dlatego, że joga, najprościej to będzie na podstawie tej, na przykładzie tej jogi klasycznej,
Joga w ujęciu klasycznym składa się z 8 kroków, tak? I pierwsze dwa kroki są krokami etycznymi, związanymi z empatią i związanymi z budowaniem siebie jako istoty cnotliwej, tak? I dopiero trzecim i czwartym stopniem są pozycje ciała i techniki oddechowe. I teraz na Zachodzie te dwa stopnie nie są w ogóle brane pod uwagę. To znaczy guru nie wziąłby do nauczania człowieka, który by przez te dwa pierwsze kroki nie przeszedł. Nie uczyłby go technik asan, nie uczyłby go technik oddechowych. I teraz odarcie jogi z tych elementów etycznych i jakby otwarcie się na wzrost, na rozwój duchowy, ale duchowy w tym prawdziwym sensie, to znaczy na wzrost wrażliwości, empatii i tak dalej, powoduje, że joga również kaleczy ludzi ateistów, ludzi Zachodu, dlatego że my mamy pewne struktury już tak głęboko zakorzenione, a nie da się połączyć religii praktycznie politeistycznej, tak, wielobóstwa hinduistycznego z religiami, znaczy w ogóle religii karmicznych nie da się, czy też darmicznych nie da się połączyć z religiami monoteistycznymi. To jest po prostu, ta synteza jest absolutnie wykluczona. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli jako przestrogę przed bardzo popularną, przecież reklamującymi się środowiskami, które zapraszają na jogę, taką niewinną, gimnastyczną, bym powiedział relaksującą. Można zobaczyć to wszędzie, czasami na billboardzie w metrze, czasami na ulicy, już nie mówiąc o prasie, mediach. Warto wziąć to pod uwagę, jeżeli ktoś się na to decyduje. I ja nie oskarżam nikogo, ani nie osądzam. Większość z tych ludzi, którzy są trenerami jogi, nie mają o jodze tak naprawdę żadnego pojęcia. Po dwutygodniowym kursie internetowym, online, mają certyfikat nauczyciela jogi i nie mają świadomości tego, co się dzieje, a dlaczego połowa kobiet polskich nie ma jakichś oznak szkód psychosomatycznych po trenowaniu jogi. No chroni je lenistwo i fakt, że te ćwiczenia jogi przez większość kobiet jest traktowana powierzchownie jako raczej sytuacje towarzyskie, a nie medytacje. Natomiast jeśli będą się zajmowały tym naprawdę długo i intensywnie, to mogą się po prostu pokaleczyć duchowo również. Odmienne stany świadomości. O tym dzisiaj rozmawiamy z Robertem Tekielim, ewangelizatorem, dziennikarzem, publicystą, założycielem kanału YouTube'owego Tekieli TV. Link do tego kanału możecie Państwo znaleźć na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie jeszcze przez kilkanaście minut zapraszam Państwa do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, także do zadawania pytań. Spotkamy się ponownie po piosence i to będzie już ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. 11 minut pozostało do godziny pierwszej, ostatnie chwile tego wydania Nocnych Świateł, które dzisiaj poświęcone są odmiennym stanom świadomości, czyli szerzej zagrożeniom duchowym różnego kalibru i różnej maści. Robert Tekieli, Państwa i mój gość, o tym opowiada, ewangelizator, dziennikarz i publicysta, założyciel i twórca kanału YouTube'owego Tekieli TV, który poświęcony właśnie jest tym zagadnieniom. Na Facebooku, jak zawsze, jeszcze do końca programu czynne forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, do zadawania pytań. A tym pytaniem, które chcę tę część od Was ostatnio otworzyć, to jest kwestia, o której już napomknąłeś, mianowicie wszelkiego rodzaju amuletów, czyli niebezpiecznych znaków. Otóż nie dalej jak miesiąc temu, kiedy wybrałem się na Podkarpacie na majówkę, tam stałem przed jednym z kościołów, to było chyba w Krośnie, przed katedrą krośnieńską, jak to zwykle bywa, tablica ogłoszeń, msze, rozpiska i tak dalej, a jednocześnie plakat, niebezpieczne znaki, który
pewnie wielu z nas zna, bo on był dosyć mocno rozpropagowany w parafiach czerwony. W całym kraju. No akurat ten był granatowy. A to ten słabszy, z czerwony jest najlepszy. A, no widzisz, no ten był granatowy. No i rzecz jasna tam mówię, o, no pentagram, głowa kozy, to wszystko tam, gwiazda pięcioramienna, udiat, krzyż satanistyczny, to są rzeczy oczywiste. Ale słyszę zza pleców głos. No jak to? Mandala? Znak niebezpieczny? O co chodzi? No i można by wpaść w taką pułapkę, że wiele z nich jest wpisane, no można powiedzieć, w popkulturę do tego stopnia mocno, że nikt nie zwrócił uwagi na jednorożca, na pierścień Atlantów, na znak Skarabeusza, na pacyfkę tak zwaną, czyli krzyż Nerona, czy swastykę i temu podobne. Co w tym takim, co w tym wszystkim jest takiego, co można uznać za niebezpieczne? Oprócz tego, co powiedziałeś, że ten znak jest pewnego rodzaju wejściem w dialog, ale dlaczego? Dlaczego akurat te znaki, dlaczego ta mandala, dlaczego pierścień Atlantów, dlaczego udiat? No udiat to już mówiłeś, no to jest bóstwo egipskie, które jest demoniczne. Ale złamany krzyż Nerona, czyli pacyfka, która była popularnym znakiem hipisów. Te znaki egipskie, tak w cudzysłowie powiedzmy, one nie dlatego są znakami rozpoznawalnymi przez inteligencje duchowe nam nieprzychylne, że są egipskie, tylko dlatego, że są wykorzystywane przez okultystów. Bo zasada rządząca dziedziną symboli okultystycznych jest następująca. Dopóki istnieją wyznawcy jakiegoś kultu, jakiegoś rytu, to do tego momentu mówimy o duchowości, a nie o mitologii. To znaczy innymi słowy, ponieważ nie ma dziś wyznawców Zeusa, no to symbolika związana z tym kultem jest symboliką nie przynależącą do sfery kultycznej, tylko do sfery kultury. I to jest zasadnicza granica pomiędzy kultem a kulturą. Czyli mówiąc krótko, sushi ok, yoga kalecz, tak? Czyli nie ma niczego złego w otwarciu się na całą paletę kultur i to nie w tym sensie, że nam ktoś tutaj wmusza i mówi, że kultura jakiejś polinezyjskiej wysepki, można ją porównać z naszą kulturą od Platona do Gaudiego, tylko w tym sensie, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa w praktykowaniu rzeczy nieprzynależnych do świata duchowego. A drugi punkt, tylko i wyłącznie żywe kulty, ich symbole są w cudzysłowie skuteczne. I to jest odpowiedź na zadane pytanie, dlatego że ja nie wywiesiłbym, czy też nie dałbym mojemu proboszczowi do wywieszenia tego plakatu niebieskiego, ale czerwony tak. Michał pyta, było powiedziane w pierwszej godzinie, że podczas stawiania tarota wróżbita mówi nam o tym, o czym tylko my wiemy i że to pochodzi od złego ducha. Skąd więc szatan wie o czym tylko my wiemy, skoro nie ma dostępu do naszych myśli? Ale ma do naszych grzechów. No właśnie. Do naszych czynów, które są widoczne. A poza tym to jest istota bardzo inteligentna i na podstawie różnych sygnałów, które są ze świata sensualnego, ze świata materialnego, ze świata tego, który jest tą rzeczywistością uznawaną przez wszystkich ludzi, no może wyprowadzać z tych sygnałów bardzo dużo informacji i oczywiście strzela na oślep, bo nie zna naszych myśli, ale bardzo często trafia, no bo i jak się będzie wysyłało, i to tutaj cytuję jeden z podręczników dla managementu jednej z wielkich korporacji światowych, jak się wysyła 45-letnich mężczyzn z 20-letnimi pracownicami na kilkudniowe kursy integracyjne, to ta integracja, tę integrację można przewidzieć w bardzo wielu przypadkach, więc
Więc stąd ta czasami niepojęta wiedza. Zły duch nie zna przyszłości, nie zna naszych myśli, natomiast no, zna wnętrze człowieka otwartego na sferę duchową, demoniczną. Anna zadaje pytanie o stan alfa. Co w tym złego, że mózg źle zaprogramowany, w cudzysłów ujęte to określenie, przez naleciałości dzieciństwa, fatalne szkoły, rodziców i inne traumy można odprogramować przez afirmacje pozytywne, wszak myślenie czy afirmowanie dobra. Nie wyklucza to przecież roli najwyższego w tym procesie. Ten proces jest czysto mechaniczny, psychosomatyczny i my w stan alfa wchodzimy na dłuższe okresy, kilka razy w ciągu minuty, a na milisekundy dziesiątki razy w ciągu sekundy. I ten stan jest stanem naturalnym, tak samo jak stan delta i teta. I on na przykład służy temu, że ludzie w sytuacjach zagrożenia są w stanie uciec od sytuacji, bądź też przejawić siły nadnaturalne, jak ktoś mógłby sądzić, nie wiem, takie najbardziej już kulturowo oswojone obrazy, jak, nie wiem, matka, drobna, filigranowa kobieta, która podnosi samochód, pod którym uwięzione jest jej dziecko, tak? Te stany świadomości, ten stan świadomości właśnie delta, teta, zawsze przywołuję przykład, o którym mówił mi jeden z ratowników warszawskich, że facet, który dostał się między dwa samochody, miał zmiażdżone golenie, dobiegł do ogrodzenia Łazienek Królewskich i przez nie przeskoczył, mimo że nie miał prawa tego zrobić. No bo w tych stanach delta i teta te rzeczy są możliwe i są w obrębie naszej natury. Natomiast intencjonalne ich wykorzystywanie jest bardzo niebezpieczne. Przy metodzie SITA nauczania języków mamy do czynienia z bardzo konkretnymi danymi. To zostało przebadane przez Bundeswehrę. Żołnierze uczyli się i w ciągu 4 dni zapamiętali 1070 nowych słów z jakiegoś obcego języka i zwrotów obcojęzycznych, tak? Z tym, że okazało się, że po 2 tygodniach już nie pamiętali, a niektórzy z nich mieli problemy depresyjne i kognitywne, tak? I teraz to, o czym pani pisze, czyli próby odwarunkowywania się przypominają szczególnie w przypadkach takich jak hipnoza czy różne inne skuteczne wchodzenie w odmienne stany świadomości, bo też to czasami ludzie po prostu praktykują coś i są w tym nieskuteczni, nie wiedząc o tym, tak, ale skuteczne wejście w taki stan i próba osiągnięcia jakichś realnych celów w naszym świecie rzeczywistym przypomina próbę naprawienia zegarka takiego małego, mechanicznego przez człowieka, który ma rękawice bokserskie założone, tak? My na ten temat kompletnie nic nie wiemy. Kompletnie nic nie wiemy. Badania są prowadzone od lat 40. nad hipnozą od ostatniej dekady XIX wieku i my w dalszym ciągu na temat tych badań wiemy niewiele. Być może są jakieś instytucje wojskowe, które gdzieś tam posunęły się w tej wiedzy, ale sądząc po tym, co wyszło z laboratoriów cybernetycznych Związku Sowieckiego w 89, 90, 91 roku, tutaj myślę o Tombaku, Kaszpirowskim, Białym Bractwie i tak dalej, czyli o tych wszystkich oficerach GRU i ich osobom prowadzonym, które właśnie przejawiały tak zwane nadnaturalne moce. Sądząc z tego, te badania są absolutnie na tym samym poziomie, jakie były pod koniec lat 40. w Stanach Zjednoczonych, o czym dowiedzieliśmy się z pewnych źródeł. Więc ta wiedza jest mierna. I próba wizualizowania
tego, co chcemy, żeby w naszym życiu się zdarzyło w stanie alfa bądź delta bądź teta, to już jest prawie niemożliwe, ale można zostawić pewne ślady, powidoki w cudzysłowie w stanie alfa i zejść niżej, jest po prostu niebezpieczne. My nie znamy tych mechanizmów. Stosowanie hipnozy do tych celów może być czasami skuteczne, ale to przypomina dzielenie włosa na czworą przy pomocy siekiery bądź kafara. Tak? No, to są rzeczy po prostu niebezpieczne. Monika pyta o praktykę stawiania horoskopu w czasie panowania dynastii Jagiellonów. Z serialu Korona Królów wynika, że była to praktyka na dworze Jadwigi Andegaweńskiej. Czy nie było jeszcze świadomości, czy jest to fikcja scenariusza? Przyznam się szczerze, że za 10 pierwsza nie jestem w stanie dokonać operacji umysłowej i stwierdzić, czy już wtedy astrologia funkcjonowała. Więc tego nie odpowiem na to pytanie. Natomiast no, astrologia w takiej formie klasycznej została skodyfikowana w dziele, które było opublikowane w czwartym roku naszej ery. Któryś z, no nieważne, już pominę na imię tego astrologa. I od tego czasu w wyniku precesji te znaki przesunęły się o 3 stopnie, czyli o 1,5 stopnia w czasach Jagiellonów, więc nawet jeśli to było stosowane, chociaż wątpię, żeby było taki przekaz wiedzy, chociaż w poszczególnych przypadkach nie da się tego wykluczyć, ale i tak wtedy były to głupoty. Nic, lew nie był lwem, baran nie, no baran być może był baranem, jak w to wierzę. Michał przywołuje księdza Dominika Chmielewskiego, który mówi o zagrożeniach duchowych w uprawianiu sztuk walk wschodnich, oczywiście wchodząc na wyższy level wtajemniczenia. Świetnie to wyjaśnia na swoim przykładzie, ponieważ przed wstąpieniem do zakonu wiele lat z bardzo dobrymi rezultatami trenował karate i praktykował medytację zen. Jedna z twoich książek poświęcona jest Aikido i tam no, dosyć, że tak powiem, dogłębnie mierzysz się z tematem, który wydaje się być po prostu zwykłym sportem. Twórca Aikido Morishei Ueshiba był kapłanem sekty Omoto Kyo. I w wielu tych pomieszczeniach, również w Europie, na jednej ze ścian umieszczony jest jego portret lub ideogram Aikido. I temu portretowi lub ideogramowi oddaje się cześć przez pochylenie głowy. I ta sala jest zorientowana duchowo, czy też precyzyjniej rzecz biorąc, autorytet jednej ze stron jest ważniejszy, to znaczy butów nie można umieścić przy tej ścianie, której się wisi wyobrażenie, któremu oddaje się pokłon, oddaje się cześć. One są dokładnie po drugiej stronie. Więc mamy przestrzeń sakralną i Morishei Ueshiba opisuje swoje opętanie. I teraz mamy dwie linie w Aikido, a przynajmniej tak było, kiedy pisałem tę książkę, linie, które polegają na tym, że następuje przekaz pomiędzy mistrzem a uczniem, czyli innymi słowy następuje otwarcie na rzeczywistość, która stoi za mistrzem. Morishei Ueshiba opisał swoje opętanie. W jego jakby no, szintoizm i ta sekta, która posługuje się tam chyba 19 technikami kamikagari, które powodują otwarcie się na rzeczywistość duchową, dla nich to opętanie jest czymś absolutnie pozytywnym, tak? Bo on mimo tego, że została zdestruowana całkowicie jego osobowość, umysłowość i tak dalej, no to zaczął czytać myśli innych ludzi, oczywiście tylko i wyłącznie tych, którzy byli poddani jego autorytetowi. To znowu jest osobna dziedzina, którą trzeba bardzo delikatnie precyzować, żeby nie podłożyć się gazecie wyborczej, żeby nie śmiała się. Ale moja wiedza na ten temat jest dość zasadnicza i kiedy miałem takie wystąpienie w jednej z kawiarni warszawskich,
które było zresztą, jest zapisane na stronie, którą polecam bardzo i zapraszam do subskrypcji, i tam to spotkanie jest zapisane, gdzie broniono właśnie Aikido jako techniki katolickiej, to znaczy, że katolicy tego używają. Ja zaprosiłem do dyskusji, ale druga strona nie weszła w tę dyskusję, więc ja absolutnie nie kwestionuję motywacji i tych ludzi, którzy to ćwiczą, tak? Nie osądzam ich. Natomiast ci, którzy są w linii przekazu, są otwarci na rzeczywistość duchową. Pan Kracy napisał: chciałbym zachęcić obu panów do ostrożności przy ośmieszaniu leków homeopatycznych i mieszania do tego wszystkiego biznesu. A co jeśli te leki są zgodne z wolą Bożą i pomagają w cierpieniu wielu ludzi? Te leki produkowane w uznanych fabrykach są na półkach na przykład w każdej niemieckiej aptece ojczyźnie kardynała Ratzingera. Popatrzmy na parking pod przychodnią rejonową, jakimi markami samochodów jeżdżą zwykli lekarze medycyny. Jeśli nie jest pan lekarzem, to czy zna się pan na funkcjonowaniu i pobudzaniu układu immunologicznego różnymi dawkami ziół i hormonów zwierzęcych? Tak, znam się na tych wszystkich mechanizmach. Tak jak powiedziałem, istnieją leki z porządku D, czyli rozcieńczenia 1 do 10, w których obecna jest substancja biologicznie czynna. Natomiast porównanie często stosowane przez zwolenników homeopatii szczepień do oddziaływania homeopatii nie ma absolutnie żadnego sensu, dlatego że wstrzykując na przykład martwe bakterie jakieś, które wywołują jakąś chorobę, my fizycznie wprowadzamy coś, co oddziaływuje na nasz system immunologiczny, a w chwili, w której ta substancja czynna, a w przypadku homeopatii nie ma kompletnie tego mechanizmu. Ten mechanizm w przypadku szczepień jest bardzo dokładnie opisany, czego nie ma w przypadku homeopatii. Nie ma żadnego wyjaśnienia tego, a w chwili, w której w preparacie jest jeszcze obecny środek homeopatyczny, to on nie jest preparatem homeopatycznym, tylko jest normalnym preparatem, który zawiera jakiś czynnik, na który organizm ludzki reaguje dokładnie tak, jak wynika to z mechaniki oddziaływania różnych substancji wprowadzanych do organizmu. Dlaczego w homeopatii nie mówi się o skutkach ubocznych? Nie ma żadnej możliwości, żeby jakikolwiek element czynny biologicznie nie miał skutków ubocznych. To pokazuje, że homeopatia jest po prostu wymysłem, a jej skuteczność ma jedynie na poziomie placebo jest odczytywana. Gdyby była terapią, byłyby badania w technologii podwójnej ślepej próby, w której statystycznie każdy lek homeopatyczny, w cudzysłowie oddziałujący na człowieka, mielibyśmy dokładnie tą samą ilość procentową wyzdrowień i terapii, które się nie udały. W homeopatii nie ma kompletnie tego mechanizmu, co pokazuje, że sposób funkcjonowania homeopatii jest nie poza przyrodą. To się wszystko odbywa, jeśli jest jakieś działanie. W najlepszym wypadku jest to po prostu oddziaływanie sugestią, w najgorszym, o najgorszych przypadkach mówiłem, więc... Ostatnie dwie kwestie. Magdalena pyta: panie Robercie, czy przewlekła choroba może być skutkiem otwarcia się w przeszłości na któreś z zagrożeń? Wchodzimy na bardzo szerokie pole i bez informacji o konkretach nie jestem gotów się wypowiadać na taki temat. Natomiast skutki wchodzenia w różne formy otwarcia się na rzeczywistość duchową, tą, która jest nam nieprzychylna, bo pamiętajmy, że tam są po prostu osoby. I jeden z sposobów ukrycia faktu, że mamy do czynienia z duchowością, jest mówienie o tym, że tam są jakieś energie,
że tam są jakieś rzeczy, które są, mogą być poddane badaniu nauki, narzędziami nauki. Tak po prostu nie jest. I wtedy z takim oddziaływaniem i wtedy oddziaływanie właśnie takich sytuacji, otwarcie się na świat duchowy może mieć konsekwencje również w postaci chorób. Na przykład bioenergoterapia, oczywiście tu nie ma żadnej reguły, a jest jedynie cień prawidłowości. Bardzo często rozpoznawałem u ludzi, którzy do mnie przychodzili po poradę, rozpoznawałem po objawach, że ktoś był poddany bioenergoterapii, bo to były depresje, konsekwencją tego były depresje, których się nie da leczyć farmakologicznie, ani nawet zdiagnozować do końca. I takie depresje na przykład ustępowały po modlitwie, tak? Więc musiały mieć przyczynę duchową, skoro było tego typu oddziaływanie. Więc nie odpowiem w taki twardy sposób, ale mam nadzieję, że w pewnym sensie odpowiedziałem na pani pytanie. Ostatnia kwestia o dane. Jeśli joga jako ćwiczenia fizyczne też jest B, to co właściwie nam proponujecie? Innymi słowy, jak żyć? To może pytanie na zakończenie audycji. No, proponuję aerobik. Jak ktoś mi mówi, że to są ćwiczenia rozciągające, no to ja mówię, no ale to czemu pani nie stosuje ćwiczeń rozciągających? Dzisiaj są dziesiątki stron, na których są pokazane ćwiczenia rozciągające, więc dlaczego ćwiczyć technikę religijną, skoro chce pani rozciągnąć mięśnie? Jeśli pani chce dobrze działać na powięzi, no to wystarczy rehabilitantów pytać o to, w jaki sposób oddziaływać na różne poziomy somatyczne człowieka. Nie ma najmniejszego powodu, żeby stosować coś, co nie do końca jest tylko... No bo oczywiście pozycje ciała w jodze są ćwiczeniami fizycznymi. No tylko, że mówienie, że joga to są tylko ćwiczenia fizyczne, to tak jak mówić, że msza święta polega, że celem mszy świętej jest rehabilitacja, nie wiem, ćwiczenia stawów kolanowych, tak? No bo czasami klękamy na mszy, tak? Więc powiedzieć, że joga jest tylko ćwiczeniami fizycznymi, to jak powiedzieć, że msza jest ćwiczeniami na stawy kolanowe. Legendarne programy Pocieszenie i Strapienie, Encyklopedia New Age'u dla chrześcijan, to było w radiu, w telewizji Jarmark Cudów, krótki przewodnik po duszy, żeby mienię tylko te najbardziej znane. A teraz kanał YouTube'owy Tekieli TV. Jaki cel, jaka proweniencja, jaka droga do tego celu? Co właściwie w tym kanale możemy znaleźć? Są trzy nurty, czyli mówię o zagrożeniach duchowych i najchętniej zamieszczam tam świadectwa ludzi, którzy zostali uwolnieni i oni opowiadają swoją historię i w tej historii można się odnaleźć i jest bardzo wiele osób, które w tych historiach się odnajdują. Drugą częścią jest ewangelizacja, tam są zapisy rekolekcji, które prowadziłem, co niesamowite, w parafialnym kościele, co mi się pierwszy raz w życiu zdarzyło, bo najczęściej jest tak, że lekarze, ulecz lekarzy samego siebie albo... No wiadomo, o co chodzi, że dużo łatwiej jest gdzieś indziej prowadzić rekolekcje niż w swojej parafii. Ale to jest ta część ewangelizacyjna i pocieszenie i strapienie 2.0. Jakby tam zaczynam umieszczać i być może uda mi się wreszcie nakłonić naszego dawnego dyrektora, dziś biskupa... Biskupa Markowskiego do tego, żeby udostępnił te wszystkie płytki, które są zarchiwizowane i wtedy te audycje Pocieszenie i Strapienie, one by miały drugie życie i myślę, że gdybym zamieścił te 2000 tych świadectw i one by hulały po internecie, no to byłoby, skutki byłyby podobne do tego, co w Radiu Józef, bo okazało się, że no mnóstwo osób. Znaczy, ja zrobiłem błąd, bo zatrudniłem tam człowieka o większym talencie od siebie radiowym, księdza Pawlukiewicza. I Pocieszenie i Strapienie było dopiero drugą najlepiej słuchaną audycją w tym radiu. Oczywiście żartuję, ale dostałem
w najgorszych momentach życia dostałem tak potężny zwrot od ludzi, którzy dzięki wysłuchaniu historii, czyichś historii, ich życie się zmieniło, że uważam, to jest jedna z trzech najważniejszych rzeczy, jakie w życiu zrobiłem. Także, a trzecia to są tematy cywilizacyjne. Tak ostatnio mówiłem o tym, w jaki sposób próbuję się oddziałać na Kościół, żeby Kościół zaakceptował coś, czego zaakceptować nie może, no bo Bóg nie błogosławi grzechu. Nie może związków niesakramentalnych błogosławić. Czy to będzie związek niesakramentalny mężczyzny i kobiety, czy to będzie związek dwóch osób tej samej płci. I powtórzył to papież Franciszek, że on nigdy nie zachęcał ani nie pozwalał na błogosławienie par. Jest to błogosławienie osób wchodzących w jakieś relacje mniej lub bardziej. Jeśli biskup Rafał Markowski udostępni, to poznacie państwo również ciemne oblicze Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj przez minione dwie godziny w Nocnych Światłach rozmawialiśmy o odmiennych stanach świadomości państwa i moim gościem był ewangelizator, dziennikarz, publicysta, autor licznych tytułów książkowych, twórca multimedialny, animator kultury i twórca kanału YouTube'owego Tekieli TV poświęconego zagrożeniom duchowym, Robert Tekieli we własnej osobie. Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo, z Bogiem. Dziękuję też Państwu, dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie myśli, którymi Państwo podzieliliście się na Facebooku. Przepraszam, jeśli czegoś nie przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Tuż po 23:00 startujemy na żywo. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju można nas słuchać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. We wtorkowy wieczór cykl Echa Historii. Jutro o bitwie o Midway i wojnie na Pacyfiku w 82. rocznicę tego wydarzenia. Do gościem państwa i moim będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, pedagog, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem.